to nie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go. Pan motorniczy w żółtym berecie przystanął, oświadczył mi, że mnie zabiera w podróż po świecie. Wiadomość włożyłem w drzwi. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Nieogolony, nieodświeżony, sprawdziłem, czy bilet mam. Siedząc nobliwie z twarzą przy szyldy, stwierdziłem, że byłem sam. W całym tramwaju żywego ducha i motorniczy gdzieś zwiał. Może go tutaj wcale nie było, a może byłem nim ja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Ja motorniczym, ja pasażerem, całym tramwajem byłem ja. Ciemną ulicą i ladacznicą, wyczekującą w jednej z bram. O tej dziewczynie, co nie wierzyła, że mógłbym zabrać ją stąd. Później opowiem, bo mi po głowie pomysłów innych chodzi już sto.